Mamy dane dwie, z pozoru bardzo podobne do siebie funkcje. Naszym zadaniem jest obliczenie pochodnych tych funkcji. No, i jak zwykle, zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie. Przy czym nie musisz obliczać wszystkiego do końca. Zastanów się nad pierwszym krokiem: jaką tutaj strategię przyjąć i jaki będzie pierwszy krok tego obliczenia, i zastanów się, czy on będzie taki sam dla obu tych funkcji, czy może będzie różny. No właśnie. Jak mam obliczyć pochodną funkcji, to zawsze staram się rozpoznać najpierw, jaka jest ogólna struktura tego wyrażenia, które, którego pochodną mam obliczyć. No i na przykład, jak popatrzę na tę funkcję po lewej stronie, no to tutaj widzimy, że taka najbardziej ogólna zewnętrzna struktura to jest, że mam funkcję sinus od jakiegoś argumentu. Tutaj jest sinus i są takie nawiasy, czyli mam obliczenie sinusa od wyniku działania jakiejś innej, dosyć skomplikowanej funkcji, to wszystko jest argumentem sinusa. Czyli najpierw działa ta funkcja tutaj w środku na argument, a następnie wynik tej funkcji jest argumentem funkcji sinus. Czyli rozpoznajemy tutaj złożenie funkcji. Więc jeżeli rozpoznajemy złożenie funkcji, no to wiemy, że musimy obliczyć pochodną funkcji złożonej. To napiszę w skrócie pochodna funkcji złożonej. No to jak się liczy pochodną funkcji złożonej? Więc najpierw liczymy pochodną tej zewnętrznej funkcji, czyli tego sinusa, po jego argumencie. Więc ja tutaj, tak może symbolicznie to napiszę, że to jest ten argument funkcji sinus. Funkcji sinus od tego właśnie argumentu. Czyli ja nie przepisuję tego wyrażenia. Tutaj w domyśle, w tej ramce po prostu jest to całe wyrażenie, którego nie przepisuję, dlatego że żeby podkreślić, że to nie ma znaczenia, co tutaj jest tym argumentem. Liczę pochodne, pochodną funkcji sinus po tym argumencie, a dopiero później mnożę to przez pochodną tego argumentu po xie, czyli razy pochodna tego argumentu po xie. No właśnie, więc jeżeli wykonam takie różniczkowanie, no to co to jest pochodna funkcji sinus? Pochodna funkcji sinus to jest cosinus, czyli to będzie cosinus od tego argumentu no to tutaj może już go napiszę czyli tam było x kwadrat plus 5 pomnożone przez cosinus x i to jest ten argument no i następnie to mnożę przez pochodną tego wyrażenia które tutaj mamy w tym argumencie no to mogę je tutaj wpisać znowu i to będzie właśnie x kwadrat plus 5 razy cosinus od x i to jest pochodna całego tego wyrażenia. No i teraz to nie jest oczywiście koniec, dlatego że tutaj widzimy, że znowu mamy pewną strukturę. Tutaj rozpoznajemy, że mamy do czynienia z iloczynem. Mamy iloczyn dwóch funkcji, tutaj jest jedna funkcja i ona jest pomnożona przez drugą funkcję, przez funkcję cosinus x. Więc teraz musielibyśmy skorzystać znowu z pochodnej iloczynu, żeby obliczyć, czyli tutaj liczymy potem pochodną iloczynu, żeby obliczyć pochodną tego wyrażenia. No więc ja tutaj zostawię to, żeby, żeby dokończyć samodzielnie, dlatego że chciałem tutaj tylko taką ogólną strategię. I teraz zobaczmy, czym się różni obliczenie w przypadku tej drugiej funkcji. Zobaczmy, jaka tutaj jest ogólna struktura tego wyrażenia, którego pochodną mamy obliczyć. I tutaj widzimy, że nie mamy złożenia dwóch funkcji. Mamy sinus od jakiegoś wyrażenia razy cosinus od x. Czyli tutaj rozpoznajemy właśnie, że to wyrażenie ma postać iloczynu. Czyli tutaj mamy iloczyn takiej funkcji i, i tej funkcji. Więc tutaj pierwszym krokiem przy liczeniu pochodnej będzie obliczenie pochodnej iloczynu. Czyli tutaj liczymy pochodną iloczynu pochodna iloczynu no to się liczy w ten sposób, to jest pochodna tego pierwszego wyrażenia razy razy to drugie wyrażenie. Tak, tutaj mogę napisać kropeczki, żeby wiadomo było. No i tutaj to różniczkowanie to już nie dotyczy tego drugiego wyrazu. Dodać ten pierwszy czynnik pomnożony przez pochodną tego drugiego, czyli razy pochodna tego drugiego czynnika. No i to oczywiście znowu nie jest koniec obliczenia, ale to jest pierwszy kluczowy krok, który musimy tutaj wykonać. Dalej, żeby to dokończyć, to musimy na przykład obliczyć pochodną tego, co jest w żółtej ramce, czyli sinusa od jakiegoś wyrażenia, czyli rozpoznajemy tutaj znowu funkcję złożoną, czyli żeby to dokończyć, to tutaj będziemy musieli wykonać znowu pochodną funkcji złożonej. No, i jak to wykonamy, to już będzie w zasadzie koniec, dlatego że pochodna tego, co jest w zielonej ramce, to jest po prostu pochodna cosinusa, czyli minus sinus, czyli to już będzie koniec. Więc ja to już zostawiam do dokończenia samodzielnego. Nie chciałem tutaj doliczać tego wszystkiego do końca, tylko pokazać, jak należy planować pewną strategię przy liczeniu pochodnej, że należy w pierwszej kolejności rozpoznać taką ogólną strukturę tego wyrażenia. Żeby wiedzieć, czy zastosować pochodną funkcji złożonej takiej po lewej, czy może pochodną iluczynu, no i następnie w kolejnych krokach znowu rozpoznawać te wyrażenia, które za każdym razem stają się coraz prostsze, aż w końcu dojdziemy do pochodnych, w takich funkcji elementarnych, które po prostu umiemy obliczyć i skończyć to obliczenie.